Słuchajcie, ja was wszystkich witam bardzo serdecznie w imieniu swoim. Mam na imię Natalia, jestem wiceprezesem Fundacji Inspire. Fundacji Inspire, która was dzisiaj tutaj zaprosiła, ale nie zaprosiła was sama, zaprosiła was dzięki miastu Poznań. Napisaliśmy projekt i dzisiejsze wasze spotkanie jest finansowane ze środków budżetowych miasta Poznania. Po warsztatach tych, kolejne to ogólnie Bąbka, idziemy wszyscy razem w teren, na teren Międzynarodowych Targów, pod choinkę, zrobimy sobie tam wspólne zdjęcie i potem idziemy na to wielkie miejskie koło, które pewnie gdzieś tam już po drodze było. Także jedziemy, popatrzymy sobie na Poznań z góry, potem pójdziemy sobie jeszcze do Świętego Mikołaja, gdzie też będziecie mieć zdjęcie ze Świętym Mikołajem, dostaniecie je na miejscu. No i idziemy jeszcze na poczęstunek, na kakao, na drożdżówę, na takie rzeczy. Kasprzak, prezes zarządu Fundacji Inspire. Właśnie zakończyliśmy bardzo, bardzo fajną wycieczkę razem z dziećmi z poznańskich rodzin. Dzieci, które przyszły razem ze swoimi rodzicami na nasze zaproszenie w ramach projektu Podaruj Dzieciom Inspirujące Święta. Projekt był sfinansowany ze środków budżetowych miasta Poznania. Bardzo się cieszymy, że wspólnie razem z miastem mogliśmy zaprosić dzieci na poznański jarmark. Jesteśmy kilka dni przed świętami, więc już czuć było rzeczywiście tą taką prawdziwą świąteczną atmosferę. Dzieci razem ze swoimi rodzicami najpierw ozdabiały bombki, ozdabiały również pierniki świąteczne. Później mogły te wszystkie prace ze sobą zabrać do domu, a następnie zabrałyśmy dzieci na największą atrakcję jarmarku, czyli na tę największą karuzelę, na muńskie koło. Przyznam, że było u niektórych trochę strachu, zwłaszcza u tych najmniejszych. Ale cieszę się, że wszystkie dzieci zgodziły się ostatecznie wsiąść do gondolek. Przejechaliśmy karuzelą, zobaczyliśmy panoramę przepięknego Poznania, zobaczyliśmy jarmark bożonarodzeniowy z góry i już po tych wielkich emocjach wspólnie udaliśmy się do domku Świętego Mikołaja. Tam Mikołaj prawdziwy, z białą brodą, w czerwonym ubraniu czekał na rodziców i na dzieci. Robiliśmy wspólne świąteczne zdjęcia. Było też zdjęcie z choinką. No i całą wyprawę zakończyliśmy gorącym kakao z dobrym, słodkim poczęstunkiem. Myślę, że dla dzieciaków to będzie taki fajny, dobry moment, taki dobry czas, żeby pobawić się, spędzić czas razem ze swoimi rodzicami i już tak wejść dobrze w magię świąt.